Mimo, że na początku rządy Gierka przyczyniły się do poprawy warunków życiowych Polaków, jednak w drugiej połowie lat 70. Polska wchodziła w czas nagłych podwyżek cen. Doprowadziły one, jak pamiętamy, do wystąpień w 76. roku w Radomiu, Płocku czy Ursusie. Ale w tym czasie powstawały wszelakiego rodzaju organizacje i zrzeszenia zawodowe, których celem była walka o prawa obywatelskie, ograniczane przez komunistów, ale także walka o obalenie ich władzy w Polsce. Teraz poznamy związek zawodowy, którego działalność wpłynęła na losy naszego kraju. Mówię tu o Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Solidarność, którego początki zaprezentuję Wam w tym filmiku. W 1980 roku polska gospodarka była w momencie zapaści. Rosnące zadłużenie kraju, udolność władzy w kwestii zaopatrzenia Polaków w żywność prowadziło do zubożenia społeczeństwa, a w sklepach znowu były pustki. Jednak PZPR nie widziała konieczności zmian w kraju, ponieważ zgodnie z propagandą sukcesu nie mogła przyznać się do klęski. Natomiast Polacy za tą sytuację winili głównie premiera Piotra Jaroszewicza, który wkrótce został zdymisjonowany, a zastąpił go Edward Babiuch. Ale zmiana premiera nie rozwiązała problemu, ponieważ w lipcu 80 roku rząd Edwarda Babiucha bez nagłaśniania w środkach masowego przekazu i tak podwyższył ceny na mięso i wędliny. Natychmiast rozpoczęły się strajki, m.in. w Lublinie i Świdniku. Ale te wystąpienia, w przeciwieństwie do 70 roku, nie były tłumione siłą. Też zaczęto próbować rozwiązać problem za pomocą obietnic, rekompensowania podwyżki wzrostem płac. Władze wyraźnie sygnalizowały niechęć siłowego rozwiązania konfliktu. Jednak w sierpniu strajki przeniosły się na wybrzeże. 14 sierpnia 80 roku Stocznia Gdańska imieniem Lenina zaczęła żądać nie tylko podwyżek płac, ale przywrócenia do pracy usuniętych wcześniej pracowników, wolnych związków zawodowych, w tym m.in. Anny Walentynowicz. Strajk przybrał formę okupacyjną, a to znaczy, że strajkujący odmawiali opuszczenia terenu stoczni, dopóki nie zostaną spełnione ich żądania. Wkrótce do protestu przyłączyły się kolejne zakłady, które strajkowały w podobnym celu, dlatego są to strajki solidarnościowe. Aby skoordynować całą akcję, 16 sierpnia powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele. NKS sformułował następnego dnia 21 postulatów, a więc pierwszy program o charakterze nie tylko ekonomicznym, ale i społecznym, z jakim robotnicy chcieliby usiąść do rozmów z władzą. Strajkujący chcieli m.in., aby powstały niezależne od władz związki zawodowe, domagali się prawa do strajku, amnestii dla więźniów politycznych, wolności słowa i druku, podwyżek płac oraz poinformowania, w jakim stanie jest polska gospodarka. Komuniści ostatecznie zdecydowali się na zawarcie porozumienia ze strajkującymi. 31 sierpnia w Gdańsku zostało podpisane tzw. porozumienie sierpniowe, w mocy którego komuniści uznali wszystkie postulaty i zobowiązały się do ich realizacji. Było to pierwsze w historii PRL-u zwycięstwo robotników nad władzą komunistyczną. Osiągnięto uznanie postulatów robotniczych i to bez rozlewu krwi. Wydarzenie to miało przełomowe znaczenie dla dalszych losów Polski, a dla opozycji antykomunistycznej rozpoczął się nowy rozdział budowy demokratycznego ustroju. Natomiast na marginesie tych wielkich wydarzeń, we wrześniu 1980 roku odwołano Edwarda Gierka z funkcji pierwszego sekretarza, którego zastąpił Stanisław Kania. 17 września 1980 roku został utworzony Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, przewodniczącym Lechem Wałęsą. Był pierwszą od wielu lat organizacją niezależną od PZPR-u. Ten związek zawodowy skupiał prawie 10 milionów członków, ale pomimo tak wielkiej liczby władza zgodziła się na wydawanie tylko jednego tygodnika o tytule Solidarność. Związek od początku nie ograniczał się tylko do realizacji postulatów sierpniowych, ale zamierzał przystąpić do demontażu systemu komunistycznego. Na przełomie 1980 i 81 roku powstawały kolejne niezależne organizacje, na przykład NSZZ Rolników Indywidualnych i Niezależne Zrzeszenie Studentów, dając sygnał kierownictwu partii, że cel Solidarności jest popierany w wielu środowiskach społecznych. Ale to nie oznaczało ostatecznego zwycięstwa Solidarności, bo Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.